Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam Was na kolejny film z produktami arabskimi. Tym razem już to nie będą perfumy, a zaczynamy inne działy. Tym razem zajmiemy się produktami, które będą do ciała. Mianowicie zapach, który mogliście już zobaczyć u mnie na kanale z marki Oud Luxury Collection, ma w swoim asortymencie również produkty takie uzupełniające. Są one perfumowane, mają one nawet swoje nuty zapachowe i te oto nowości pojawiły się właśnie w sklepie Zapach Orientu bądź też jasmin.pl i te oto właśnie produkty otrzymałem w tej paczce. No i moi drodzy, powiem Wam, że jest zaskakująco. Specjalnie nie testowałem jeszcze tych produktów pod bieżącą wodą, bo wiadomo, że wtedy te produkty zupełnie inaczej pachną. Natomiast wąchałem je już z korków i powiem Wam, że ten zapach może nie jest jakoś do końca intensywny z korka, ale z racji, że są to perfumowane żele, to na pewno pod wpływem wody, jeżeli spienimy i spłuczamy później tą pianę, to zapach na pewno będzie dużo, dużo intensywniejszy. Wiem to z doświadczenia, bo jak wiecie, ja dużo takich produktów do kąpieli używam i z reguły tak to właśnie jest. Sklep Zapach Orientu nie tylko jest sklepem online, ale również posiadają w Warszawie punkt stacjonarny. Więc jeżeli jesteście z Warszawy, to zachęcam, tutaj wyświetli Wam się adres sklepu i tam możecie spotkać nie tylko perfumy, ale właśnie te żele, które dzisiaj sobie omówimy. A te żele, jak już widzicie po tytule, zawierają w sobie oud. Coś innego na moim kanale, a jednak bardzo podobnego, ponieważ perfumy z oudem u mnie na kanale górują, królują i mam ich naprawdę sporo. A teraz przyszła kolej na żele do mycia, bądź też ja z reguły tych produktów będę używać po prostu jako płynów do kąpieli z dodatkiem udu. Jak pachną te produkty? Jak to wszystko będzie się rozwijało? Czy będą to zapachy takie płaskie? Czy raczej będą posiadały w sobie głębie? Tego dowiecie się z dzisiejszego filmu. Sam jestem tego ciekawy, dlatego że z korka nie za dużo czuć, ponieważ płyny są fajne, bo są bardzo gęste, nie będą nam przelatywały przez palce, bo nawet przechylając te butelki ten płyn dosyć wolno się tam przemieszcza. No i też co jest fajnego, to w tym żelu są delikatne drobinki rozświetlające, ale spokojnie, one na ciele jakoś tam super nie zostają, więc nie będziecie się świecić jak żarówka. To jest tylko taki element dekoracyjny do tych żeli, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby to fajnie umyło, ale też przede wszystkim ładnie pachniało. Te żele posiadają jeden z takich mocniejszych detergentów, ale tym nie musicie się aż tak przejmować, dlatego że jeżeli będziecie tych żeli używać po prostu jako płyn do kąpieli, jak wiecie, ja tego typu produkty mam w swoich zbiorach, chociażby Knajpa czy Oriniku, które już nieraz mogliście zobaczyć u mnie na kanale, czy to w formie holu, czy w formie jakiegoś filmu na temat spa, także na spokojnie można tego produktu używać. Tak wyglądają owe żele właśnie z marki Oud Luxury Collection. Ja mam przyjemność przetestować sobie te oto trzy gagatki o bardzo ciekawych zapachach. Zaraz Wam oczywiście je powiem i przeczytam Wam nuty zapachowe, jakie tu się znajdują. Oraz otrzymałem również dużo większą pojemność, 500 ml jako mydło do mycia rąk. Natomiast ja również tego produktu będę używać sobie do kąpieli, do rąk oczywiście też, dlaczego by nie, ale dodatkowo myślę, że fajnie się też sprawdzi właśnie jako po prostu płyn do kąpieli, co tu dużo mówić. One są właśnie fajne, gęste, więc też są przy okazji dodatkowo bardzo, bardzo wydajne. Zaczniemy sobie od pierwszego żelu, ja Wam tu go z bliska pokażę. One wyglądają wszystkie tak samo, różnią się tylko, że tak powiem, kolorem płynu. Butelki mają bardzo poręczne, powiem Wam. Jest tu 300 ml, więc też taka spoko pojemność, czy na jakieś podróże, czy do tego, żeby gdzieś tam wrzucić, żeby nam mało miejsca zajmowało w łazience, to myślę, że fajna opcja, dlatego że większość żeli ma 500 ml, no a tu mamy 300 i to jest o tyle fajne, że zawsze taka butelka mniej miejsca po prostu nam zajmuje. Pierwszy z nich to Oud and Amber, czyli z nutami bursztynowymi, z nutami takimi ciepłymi, po kolorze zresztą to widać. No i co my tu znajdziemy w środku? Będzie tu nuta migdałowa, nuta bursztynowa oraz właśnie oud. I ten zapach tu z korka, powiem Wam, że pachnie całkiem przyjemnie.
ale jakoś właśnie mega mocno, tak intensywnie nas po nozdrzu nie bija, to dlatego, że po prostu ten płyn jest bardzo gęsty. I też ten zapach nie ma jak swobodnie emanować, więc my sobie go jeszcze przetestujemy. Zaproszę Was również do mojej łazienki i tam sobie spienimy każdy z tych produktów i powiem Wam, w jaki sposób one pachną, bo tutaj na ten moment nie jestem Wam w stanie jakoś tam głębiej odpowiedzieć, jak ten zapach jest skonstruowany i jakie mam z nim odczucie. Drugi z nich, już w ciemniejszym odcieniu, tu mamy z kolei Oud and Vanilla, czyli będziemy mieli oud w połączeniu z wanilią. I tu z korka powiem Wam, że zdecydowanie mocniej już pachnie i musicie wiedzieć, że ten zapach trochę kojarzy mi się z takim olejkiem, który kiedyś przywiozłem sobie z Egiptu, o którym Wam nieraz wspominałem. Olejku takim perfumowanym, który był dosyć słodki i taki aromatyczny. Mogliście go widzieć w moim filmie jeszcze z samych początków z mojej kolekcji perfum. Tam były właśnie te buteleczki. Znajdziemy tu plumerię, wspomnianą wanilię oraz również oud. Więc jest to taki bardzo fajny kwiatowy i mocno waniliowy aromat. Oczywiście z lekkim pazurem udu. No i trzeci jest z szafranem. Kolor taki właśnie czerwonawy, tak jak to szafran wygląda. Natomiast po rozpuszczeniu szafran zupełnie inny ma kolor. Natomiast w postaci swojej stałej jest właśnie w takim odcieniu czerwonawym. Znajdziemy tu niezapominajkę, znajdziemy szafran oraz właśnie wspomniane drzewo oud. Ten zapach z koreczka bardzo fajnie, intensywnie pachnie, powiem Wam. Mocno w arabskim stylu, fajnie czuć szafranem, fajnie czuć udem. Tej niezapominajki jakoś tu super nie czuję, ale okaże się, jak go spienimy. No i mydło do rąk, czyli Sultani Oud. Tutaj już nie mamy, że tak powiem, nakierowania, jaki to będzie zapach. Natomiast nie bójcie się, z tyłu są nuty zapachowe. Znajdziemy tangerynę, znajdziemy płatki róży oraz wspomniany oud. Tutaj też już sobie odkręcałem i próbowałem się tu dostać do tego. Pachnie dosyć świeżo, pachnie w fajnie arabskim klimacie, czuć delikatnie tej róży, czuć oud. Bardzo ciekawa opcja. Nie jest to takie klasyczne połączenie róży i udu, jakie mamy do czynienia w perfumach arabskich. Jest tutaj ta róża bardziej taka świeża w połączeniu z udem. Także też sobie będziemy testować. No i z racji, że już omówiliśmy sobie te produkty, to jeszcze Wam coś pokażę. Zobaczcie. Zaraz tu nam to przysłoni cały ekran. Wjeżdża naturalna gąbka z trukwy egipskiej. Jest to naturalny, że tak powiem, środek takiego wielkiego ogurasa przypominającego. Jest to taka trukwa, która rośnie sobie właśnie w takiej formie, jak tu Wam gdzieś wrzucę zdjęcia. I ja już ją zamoczyłem, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda w swoim przekroju, w swojej pięknej krasie. Ma tu takie trzy dziury i ona właśnie w ten oto sposób rośnie. Na pewno nieraz mieliście styczność z tego typu gąbkami gdzieś w jakichś sklepach z artykułami takimi kąpielowymi. Te gąbki są dostępne na stronie sklepu w trzech różnych rozmiarach. Przychodzą takie mega spłaszczone, dosłownie pewnie na mokro sprasowane, żeby mniej miejsca zajmowały. Ja już ją tutaj namoczyłem. Na początku jest dosyć sztywna, dosyć taka twarda i nieprzyjemna, ale w kontakcie z wodą bardzo ładnie, mięknie robi się taka fajna, przyjemna w dotyku. No i taka gąbka ma nam za zadanie dodatkowo nie dość, że pięknie umyć ciało, to jeszcze wykonać bardzo fajny peeling. Peeling dlatego będzie fajny, dlatego że ponieważ te włókna, tutaj Wam je przybliżę, są to takie włókna ze środka właśnie tej trukwy, one pod wpływem wody stają się takie bardzo przyjemne i delikatne, więc też nie poranią nam naszej skóry, a dodatkowo ładnie ją będą złuszczały. No i umówmy się, takie przestrzenie między tymi włóknami świetnie sprzyjają spienianiu produktów, więc też na przykład używając tych żeli, niewielką ilość jesteśmy w stanie sobie bardzo fajnie je spienić i przez to będą bardzo, bardzo wydajne. Ja tę gąbkę mam taką dużą, dlatego że będzie można ją sobie wziąć za plecy i też w jakimś stopniu wygodnie będzie się i peelingowało, i myło plecy, czy nogi właśnie fajnie, czy tutaj brzuch mocno wypeelingować. Są oczywiście też takie mniejsze, dosłownie, nie wiem, może gdzieś takie,
One są takie wtedy fajne na wyjazdy. Są też mniej więcej jak połowa tego. No i są jeszcze takie, że tak powiem, bydlaki, które jeżeli nie chcecie używać właśnie w takiej mega formie, żeby sobie tu ułatwiać zadanie, to możecie ją sobie na przykład pociąć na 3 części i używać sobie, jak wam się zużyje jedna, wyciągacie drugą i tak dalej, i tak dalej. Także gąbki wam również polecam. Fajne, właśnie naturalne, więc też nie zanieczyszczamy tak środowiska tymi plastikowymi gąbkami i myjkami, tylko mamy po prostu włókna z rośliny. Także to jest też fajne. Dobrze, omówiliśmy sobie produkty, więc zapraszam was do łazienki. Będziemy sobie je wszystkie spieniać i parę słów na temat tych produktów sobie opowiemy. Także zapraszam. No dobra, słuchajcie, jestem w łazience i lecimy z tym pierwszym żelem, czyli Oud i Amber. Zaraz się tu przekonamy, jak to wszystko pachnie. Ja sobie go już tutaj trochę, odrobinkę dosłownie wyleję. Rozetrę go trochę w dłoniach. Może tak będzie już fajniej czuć. No, powiem wam, że bardzo przyjemne. Poczekajcie, jeszcze go zmoczę na chwilę. Bardzo przyjemny, bardzo elegancki zapach z tego, powiem wam, wychodzi. W korku zupełnie to tak nie pachnie. No, czuć te takie nuty bursztynowe. Bardzo ciepły zapach, bardzo taki aromatyczny, lekko właśnie ostry za pomocą tego udu. Migdałów ja tutaj nie za bardzo czuję. Może jakby w większej ilości, może jak go właśnie zaaplikuję sobie do wanny, to może ten zapach zupełnie też będzie inny. Natomiast na ten moment bardzo mocno czuć te nuty bursztynowe i ud. Myślę, że ten migdał też w jakimś stopniu może podbijać po prostu zapach tych nut bursztynowych, bo to też jest taki dosyć słodki, ciepły, aromatyczny zapach zawsze, jeżeli są migdały. Bardzo elegancko pachnie ten żel, muszę wam powiedzieć, i nie pachnie sztucznie. I to jest fajne, że pachnie naprawdę jak jakieś fajne takie kąpielowe perfumy. Muszę wam powiedzieć, że odrobinę kojarzy mi się z zapachem Swiss Arabian Nuve, który mogliście już u mnie widzieć na kanale. Ten taki w takiej ciężkiej, złotej, metalowej butelce. I on mniej więcej ma podobne te nuty. Też czuć takie nuty bursztynowe z lekkim takim orzeźwieniem, z zapachem takiej czystości i świeżości ciała. Także no, pierwszy jest fajny, myję ręce i lecimy z kolejnym. Tak z ciekawości, po umyciu rąk zapach również zostaje na dłoniach, także nie jest źle, więc fajnie, bo żele perfumowane i dodatkowo no jednak zostają na skórze. Nie są takie, że tak powiem, bezzapachowe. Ładnie, przyjemnie ten zapach się na dłoniach utrzymuje, także fajnie, bo myślę, że jeżeli takim produktem się umyjecie, to tym bardziej będziecie tak się czuć świeżo, aromatycznie, fajnie właśnie z takim lekkim charakterem udu i nut bursztynowych, także myślę, że spoko opcja, no co tu dużo mówić. Lecimy z kolejnym, czyli ud i wanilia. Również dajemy sobie odrobinkę, rozetrę go sobie w dłoniach. Tu z kolei mamy tą wanilię taką dosyć świeżą, bym nawet powiedział. Właśnie taką, jakby to powiedzieć, nawet lekko taką kwiatowo właśnie owocową. Może faktycznie ta plumeria tutaj daje trochę tego orzeźwienia tej wanilii. Bo czuć bardzo fajną wanilię, taką, bym nawet powiedział, taką spożywczą wanilię. Nie taką syntetyczną, bądź taką, jaką możemy zawsze poczuć w perfumach. Tylko właśnie taką spożywczą wanilię w połączeniu właśnie lekko kwiatowym i właśnie z lekkim pazurem udu. Także jest to pozycja na pewno zdecydowanie świeższa niż tą, którą mogliście poprzednio zobaczyć. Wydawać by się mogło, że wanilia będzie tu taka ostrzejsza, natomiast tutaj myślę, że z pomocą tego kwiatu ta wanilia jest bardziej taka przestrzenna i bardziej aromatyczna. Myjemy ręce i lecimy z kolejnym. Zapach również się fajnie utrzymuje. Pięknie pachnie. No i lecimy chyba z moim faworytem, muszę wam już teraz tak powiedzieć, z korka bynajmniej jak wąchałem, czyli z szafranem. Także lecimy sobie odrobinę szafranu. Rozetrzemy. Spienimy. Zobaczcie, całkiem fajnie się pienią. No, muszę wam powiedzieć, że ten najmocniej projektuje z nich wszystkich, bo ja tutaj sobie trę i już mi ten zapach tu dobiega do moich nozdrzy. Przepiękny zapach, mocno szafranowy, mocno udowy.
No, mega fajny zapach, muszę Wam powiedzieć. Bardzo intensywnie pachnie szafranem i udem. Nie zapominajki, no ja tu nie wyczuwam. Może delikatny jest jakiś taki powiew świeżości kwiatowej. Coś w tym może być, bo dalej, pamiętajmy, że dalej są to produkty do mycia, więc one mimo tych swoich nut zapachowych mają ten charakter taki, wiecie, bardzo orzeźwiający i taki oczyszczający, że po umyciu takimi żelami, no mamy to odczucie, że po umyciu tymi żelami mamy odczucie tej świeżości, czystości, ale dodatkowo mamy właśnie ładny zapach. I tu jest mega fajny szafran, czuć delikatnie właśnie ten ostry taki ud. No i ewentualnie ta świeżość od tej niezapominajki, chociaż ja tak nie do końca tego wyczuwam, bardziej czuję po prostu szafranowo-udową kompozycję w takim fajnie projektującym klimacie, ale też nie jest to przytłaczające, nie jest to słodkie, nie jest to gęste, nie jest to takie, wiecie, mega ciężkie, tylko aż ma ochotę się w tym umyć, bądź też wlać do wanny i się relaksować tym zapachem. Bardzo przyjemnie pachnie, także myjemy dłonie i lecimy już z typowym produktem do mycia rąk, chociaż one mają składy dosyć podobne, więc to, że to się nazywa mydło do rąk, to myślę, że spokojnie tym również można się umyć. No tutaj powiem Wam, że po umyciu mega ciepło pachną dłonie, fajnie tak mega przyprawowo, właśnie szafranem i udem. Bardzo przyjemnie i aromatycznie. No dobrze, ale lecimy już z ostatnim produktem. Bursztynowy odcień. Sultani Ud. Zobaczmy, co nas tam czeka. Bardzo właśnie przyjemne takie, no wiecie, jak czasami żele do mycia mają taką konsystencję, że niby są żelowe, ale się tak rozwalają, rozwarstwiają. Ciężko je też czasem w dłoniach rozrobić, bo bokami wylatują te żele. To te bardzo ładnie się rozprowadzają. Nic nie wycieka przez palce. Ładnie są takie właśnie gęste, ale też i mięsiste. Przepiękny zapach. Sultani Ud to już jest typowo mocno taki przyprawowy aromat. Ja tej róży tutaj za bardzo nie czuję. Tak jak Wam mówiłem, że odkręcając atomizer i wąchając tutaj spod atomizera, to gdzieś tam delikatnie czułem taką świeżą różę, świeże te płatki róży. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, że nie do końca. Ale za to muszę Wam powiedzieć, że bardzo ciekawe połączenie właśnie jest tego cytrusa, tej tangerynki. Z udem, mega ciekawe połączenie, muszę Wam powiedzieć, bo jest takie z jednej strony mocno arabski klimat, a z drugiej strony spod spodu wydobywa się nam bardzo fajny taki efekt tej skórki właśnie z cytrusa. No, muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajny jest ten zapach. Róża może tutaj jest, ale nie jest jakoś super mega wyczuwalna. Czuć po prostu taką lekką kwiatowość, ale tak jakby ktoś nam nie powiedział, że tu jest róża. Także nie wiem, czy by mógł ktoś się domyślić, że jest to różany zapach. Głównie ja tu czuję takie typowe połączenie przypraw arabskich z udem i właśnie orzeźwienie w postaci takiej skórki z cytrusa, natomiast nie jest ona dominująca. Głównie dominują tu przyprawy, ud i gdzieś dopiero w tle cytrus. Bardzo przyjemnie myję ręce i robimy podsumowanie. Zapach jest tutaj fajny, mega przyprawowy już po umyciu, po wytarciu rąk. Bardzo ładnie pachnie przyprawami. No muszę Wam powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tych żeli, dlatego że są fajnie gęste, wystarczy niewielka ilość, naprawdę są mega wydajne. Już widzę je w połączeniu z gąbką. Nie dość, że po zmoczeniu ta gąbka jest bardzo przyjemna i w dotyku, to wiecie, jak gąbka dostanie również takiej piany, to wydaje mi się, że tym bardziej ona będzie mega miła i przyjemna. Jestem mega pozytywnie zaskoczony tymi żelami i właśnie ze względu na konsystencję, no i przepiękne zapachy. Nie są to takie zapachy, do jakich jesteśmy tu u nas przyzwyczajeni. Są to zupełnie inne kompozycje. W naszych drogeriach raczej próżno szukać tego typu woni, więc jeżeli jesteście z nimi zainteresowani, no to oczywiście zapraszam na stronę sklepu. Tam możecie znaleźć sobie też jeszcze inne zapachy. Ja zdecydowałem się na te, ponieważ te jakby nuty są bliżej mojemu sercu, więc dlatego te oto produkty są u mnie. No i moi faworyci to Sultani Ud w formie jakby mydła do rąk. No i jeśli chodzi o żele pod prysznic, bądź po prostu jako do wanny, fajny dodatek zapachowy i również pianotwórczy, no to myślę, że szafran tutaj wiedzie prym. Także to są moje ulubione zapachy, wcale nie ujmując to oczywiście tym oto zapachom, ponieważ te również są przepiękne, ale jakbym miał wybrać dwa, no to szafran oraz Sultani Ud.
A te zapachy również polecam dla osób lubiących wanilię, dla osób lubiących nuty bursztynowe. Z tych żeli naprawdę będziecie zadowoleni, bo zapachy są bardzo ładne, bardzo takie mocne, aromatyczne, ładnie pachną, nie pachną chemicznie, więc też w jakimś stopniu można się w nich ładnie relaksować pod prysznicem czy też w wannie, ponieważ te zapachy uważam, że są bardzo fajne i relaksujące. No dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy znacie te żele od marki Oud Luxury Collection, czy mieliście już je okazję kiedykolwiek testować, czy myślicie, że te zapachy są dla Was. Jeżeli tak, no to napiszcie, który z tych zapachów chcielibyście właśnie sobie przetestować bądź zakupić. Jeżeli Was oczywiście jakiś produkt zainteresował, to odsyłam na stronę sklepu. Wszystkie nazwy tych produktów będziecie mieć oczywiście w opisie filmu oraz linki do tych produktów, żebyście już nie musieli szukać na stronie sklepu. Także wszystko będzie w opisie filmu, także jeżeli coś Was zainteresowało, to zapraszam do opisu bądź bezpośrednio już na stronę. Jeżeli film się podobał, to wiecie co robić, łapka w górę i subskrypcja, ponieważ w kolejnym filmie omówimy sobie bardzo stary i bardzo ciekawy specyfik z krajów arabskich, który tak naprawdę można powiedzieć, no dopiero u nas w Polsce dobrych kilka lat jakby wiedzie prym. No ale co to będzie za produkt, to musicie zostać, zasubskrybować mój kanał i zostać do kolejnego filmu, co tu dużo mówić, ponieważ tam omówimy sobie właściwości tego ciekawego specyfiku. Ja Wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie, i widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć.